Agadir jest najpopularniejszą nadmorską miejscowością wypoczynkową w Maroku. Główną jego atrakcją jest piękna plaża nad Atlantykiem. Miasto leży w sercu krainy argani żelaznej, endemicznego drzewa występującego wyłącznie w południowym Maroku. Z nasion tej rośliny tłoczy się cenny olej do celów spożywczych i kosmetycznych. Kozy potrafią dobrać się do owoców i zielonych liści, wskakując na konary drzewa. Pasterze przy głównych drogach robią ze zwinnymi kozami show i czerpią zyski z zainteresowania turystów. Autokary z turystami chętnie zatrzymują się przy drzewach arganowych, na których tkwią kozy, cierpliwie pozując do zdjęć. Takie obrazki stały się specjalnością Maroka. Na wschodnim przedmieściu Agadiru, wśród drzew argani żelaznej, wybudowano pierwszy park krokodyli w Maroku. Park zajmuje 4 hektary terenu. Do Krokoparku można dojechać z centrum Agadiru autobusem lub taksówką. W tle obiektu rozciąga się krajobraz sawannowy z pasmem gór Atlasu na horyzoncie. Na kłosach traw żerują wróble domowe. Na liściu palmy przysiadła pustułka. Park otoczony jest wysokim murem stylizowanym na średniowieczną fortecę. Do budynku recepcyjnego wchodzi się przez rozwartą szeroko paszczę krokodyla. Z budynku wychodzi się wprost na pierwszy basen z krokodylami. Gady wylegują się na brzegu. Wśród krokodyli żeruje samotnik. Ten krokodyl właśnie ociężale wychodzi z wody, ciągnąc za sobą długi ogon. Zmiennocieple krokodyle mogą podnieść temperaturę ciała, wystawiając się na promieniowanie słoneczne. Samotnik brodzi w wodzie, szukając czegoś do zjedzenia. Basen ukształtowany jest w formie krętego koryta rzeki. Część gadów pozostaje w wodzie, leniwie pływając. W parku ponad 300 krokodyli nilowych żyje w 3 zbiornikach ułożonych kaskadowo.
ale tam koło... Oczyszczana woda krąży między stawami w obiegu zamkniętym. Wszystko się wygrzewało. Krokodyl nilowy należy do rodziny krokodyli właściwych, Crocodylidae. U krokodyli z tej rodziny czwarte zęby żuchwy wystają na zewnątrz zamkniętej paszczy, czego nie ma u gawiali, aligatorów i kajmanów. Park obsadzony jest roślinami z całego świata. Rośnie tutaj ponad 300 gatunków roślin z ciepłych stref klimatycznych. Daktylowiec właściwy obficie owocuje. A on jest tak ciemny tu. Owocożerne bilbile ogrodowe chętnie żywią się słodkimi daktylami. Wróble domowe też są zainteresowane tymi owocami. Przechodzimy obok drzewa ziemniaczanego pochodzącego z Brazylii i Boliwii. Ten krewniak ziemniaka powszechnie sadzony jest na plantacjach kawy jako drzewo ocieniające. Tutaj pod jego liśćmi rosną agawy koci ogon ze środkowego Meksyku. Z Meksyku pochodzi również ta pięknie kwitnąca roślina. W parku wytyczono trasę o długości ponad 600 metrów. Podążając tą ścieżką możemy podziwiać nie tylko krokodyle, ale i inne gady oraz różnorodny świat roślin. Trafiamy na dorodny okaz fikusa tępego z Malezji. Roślina ta hodowana jest u nas w domach w postaci miniaturowych bonsai. Różowo-białe kwiatki o długich, smukłych pręcikach należą do krzewu zwanego potocznie pyłkową wróżką. Pochodzi z pustynnych terenów Arizony i Kalifornii. Te wiecznie zielone drzewo występuje naturalnie na terenie Madagaskaru. Podobno kwitnie bardzo efektownie, niestety nie o tej porze roku. Podziwiać za to można tak zwane anielskie trąby Brugmansii, pochodzącej z południowoamerykańskich Andów. Na końcu ostatniego zbiornika z krokodylami niespodziewanie wyłania się wodospad. Przy wodospadzie urządzono staw z roślinami wodnymi. Na liściach i kwiatach lilii wodnych plażują żaby saharyjskie.
Część lustra wody porosła Eichhornia gruboogonkowa z tropikalnej Ameryki. Obecnie roślina ta rozpleniła się w ciepłych rejonach wszystkich kontynentów. Duże, zawinięte na obrzeżach liście należą do Wiktorii Parańskiej. Kładka prowadzi nas przez zielony tunel utworzony z cibory papirusowej. Pistia rozetkowa rozpowszechniona jest wszędzie w ciepłych wodach. Naturalny zasięg tej rośliny nie jest znany. Koralowe drzewo z Afryki Południowej rozwija efektowne szkarłatne kwiaty przed wykształceniem opadających okresowo liści. Brezylka cytrynowa to krzew z rodziny bobowatych z Ameryki Południowej. Ozdobą tej rośliny są grona złocistych kwiatów, z których rozwijają się strąki z nasionami. Gdy przechodzimy do kolejnej wydzielonej części parku, między naszymi nogami pojawia się legwan zielony. Ale fajne. Jaszczurki te żyją w Ameryce Południowej, gdzie przybywają głównie na konarach drzew. Prezentują się bardzo efektownie, z dużym grzebieniem ciągnącym się od głowy do ogona. Dorastają do 2 metrów długości, z czego znaczną część zajmuje masywny ogon. Fałd skórny, który zwisa spod głowy, zapewnia zwierzęciu termoregulację, pełni też ważną rolę sygnalizacyjną, na przykład w czasie zalotów. Legwan zielony nie zawsze jest zielony. Pojawiają się różne barwy, od niebieskiego przez różowy i pomarańczowy, aż po czarny. Park obsadzony jest tutaj sukulentami. Ten rzadki aloes pochodzi z Madagaskaru. Legwany zielone są roślinożerne, nie nadgryzają jednak rosnących tutaj roślin, z których wiele pochodzi z Madagaskaru. Efektowny Pachypodium lamera z Madagaskaru rozwija duże białe kwiaty.
parku hodowane są także żółwie pustynne. W naturze występują one w środkowej Afryce. Osiągają do 0,5 metra długości oraz około 50 kg wagi. Są oczywiście roślinożerne. Zadbano, aby dzieci miały w krokoparku wiele atrakcji z placem zabaw i miejscem do spinaczki. Dzieci i dorośli mogą przejść się przez małpi mostek nad sukulentami o różnorodnych, fantazyjnych kształtach. Na zwiedzających czekają też niespodzianki w postaci ruchomych skał. Woda tłoczona z dolnego stawu wraca do obiegu, spływając kaskadami efektownego wodospadu. Pod wodospadem jest jaskinia z ekspozycją czaszek krokodyli z różnych rodzin. Można porównać budowę czaszek krokodyli właściwych, aligatorów i gawiali. Obok pokazane są różne jaja gadów i ptaków oraz hodowla małych żółwi pustynnych. W kolejnej wolierze żyją małe krokodyle nilowe. Pierwsze narodziny tych gadów miały tutaj miejsce w roku 2016. W dalszej części groty znajdują się woliery z wężami. No, we właściwym momencie żeś wyszła. Park krokodyli w Agadirze otwarto w roku 2016. Powstał on w celu krzewienia wiedzy o krokodylach i ich ochrony. W Maroku krokodyle nilowe do roku 1970 całkowicie wymarły na skutek polowań i postępującej suszy. W samo południe krokodyle są karmione. Ospałe zazwyczaj gady bardzo się ożywiają, konkurując o dostęp do mięsa.
odwiedzający mogą wejść do podziemnego, przeszklonego tunelu i znaleźć się oko w oko z groźnymi gadami. Trasa prowadzi już zwiedzających do punktu startowego i wyjścia. To są ostatnie chwile spędzone w Parku Krokodyli. Obiekt z bogatą kolekcją gadów i roślin jest dużą atrakcją w Agadirze, godną polecenia.